Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. To, że jest to wyjazd pełen niespodzianek, wiedzieliśmy już wcześniej, ale dzisiaj jest, nie wiem, co? Przesrane, można powiedzieć. Nie byłoby to dalekie od prawdy. Stan zdrowia nie pozwala nam w pełni realizować nasze plany. No inaczej sobie to wszystko planowaliśmy, cały ten wyjazd. Nie? Ale w sumie dobrze, no w hotelu się wychorowaliśmy, to teraz możemy wrócić do rzeczywistości. Nie ma wyjścia, bo jeszcze się wymeldowaliśmy. Jeszcze nie wracamy do rzeczywistości, bo jeszcze cały dzień dzisiaj mamy w Gdańsku. Jest nasza rzeczywistość. Tak, na tyle, na ile nam pozwala zdrowie, to jeszcze postaramy się coś pozwiedzać, ale po prostu no katar, zatoki i tak dalej, inne takie różne. Różne. Już tak. Nie wdrażajmy się w szczegóły. Różne, przeróżne. W każdym razie na tyle, na ile będziemy mogli, to jeszcze postaramy się coś pozwiedzać. Tak, dzisiaj. Ogólnie i tak jest fantastycznie, i tak no wykorzystujemy tak to na maksa, tylko po prostu nie czujemy się najlepiej. No i mieliśmy inne plany mieć, ale dzisiaj również dzień wykorzystamy bardzo fajnie, w swoim tempie. Na spokojnie. Tak, będziemy dostosowywać. Ale zabierzemy was się do wszystkich przygód. W jakieś fajne miejsce na pewno. A jeszcze wam pokażę, jaki piękny wisiorek sobie wczoraj kupiłam. Bursztynki gdańskie w serduszku. Pan nam zrobił świetne zdjęcie. Mamy gazety. Jesteśmy w wiadomościach dzisiejszych. Jesteśmy w gazetach. Po długim spacerze i szybkich zakupach w Formie zrobiliśmy sobie przystanek na kawkę i mamy takie pyszne ciacha. Za mną już od wczoraj chodziła taka szarlotka na ciepło. Tak, zaraz będę się zajadać i doładowywać energetycznie kawkę. A siedzimy sobie tuż pod moim dawnym miejscem pracy, bo na sali zabaw Lider prowadziłam urodzinki na sali zabaw, chciałam powiedzieć na basenie, ale to właśnie być może był jeden z tych kroków, znaczy na pewno, który nas przybliżył do tego, żebyśmy wymyślili swoją działalność zabawa na basenie. Wyszliśmy na taras widokowy Forum Gdański, mamy świetny widok na główne miasto i właśnie tam zmierzamy w stronę słońca, dokładnie gdzieś tam teraz. A tutaj to chodziłam codziennie na tym przystanek, wysiadałam na chucisku, przesiadałam się w autobus i śmigałam dalej z takimi widoczkami do pracy. I w sumie tak przez całe te dwa lata się czuliśmy jak na wakacjach, wszędzie pełno turystów, morze, zabytki, więc wyszło się z pracy i to już fajny klimat. A teraz znowu się czujemy, jakbyśmy tutaj coś mieli, codzienne rzeczy załatwiać. Odkręciło się. Całe długie pobrzeże w remoncie. Nie skacz. Morsujesz? Coś tego kataru. Salut! Lecimy w ciepłe kraje w takim razie. A tutaj panowie puszczają żurawia. Tak się mówi? Bo się mówi puszczać pawie, ale zapuszczać żurawia. Nie wiem, że oni zapuszczają. Chyba nie puszczają pawie, bo tam ludzie idą. Zbijają. Prawdopodobnie jest to wstyd i hańba, że mieszkaliśmy w Trójmieście 2 lata i nie byliśmy nigdy w tym miejscu, ale nadrabiamy i dotarliśmy teraz do Mandu na pierogi z rosołkiem. Przeziębienie z rosołkiem. Gruzińskie. Mam fantastyczny widok na rafcie i wódę.
No pysznie, przepysznie, ale jak pani zaproponowała deserek, to już miejsca zabrakło, bo takie konkretne bardzo dobre porcje. Polecałem pierogi mandu i szczególnie właśnie cinkali z tym rosołkiem, bo jest przepyszne. Mm-hmm. No to jeszcze widoczek na ratusz wieczorem i cały długi targ. Zmierzamy już do samochodu. No i powoli będziemy wracać do domu, ale zrobimy jeszcze jeden przystanek. Pożegnamy się z mokrą. Jak mieszkaliśmy w Gdańsku, to pokazywaliśmy wam mnóstwo fajnych miejscówek w Trójmieście, ale często nas pytaliście, gdzie się zatrzymać na noc. No i właśnie wtedy nie mieliśmy żadnych miejsc do polecenia. A teraz zobaczcie, jesteśmy tutaj sobie przy głównym mieście i jak tylko się obejrzymy, jest nasz hotel. Bardzo fajne miejsce. Dom muzyków. Polecamy. Bardzo przyjemnie. Dom muzyka. Dom muzyka. Czy muzyków? Muzyka. Muzyka. Dom muzyki. Także spokojnie można podejść, można też podjechać, jest niedaleko przystanek i jest mega fajna lokalizacja. I już kilka razy po naszej wyprowadzce byliśmy chyba z dwa nocowaliśmy w Gdańsku, także w opisie dodamy vlogi, w których tutaj byliśmy i gdzie nocowaliśmy, bo też mieliśmy fajne miejsca, też fajne lokalizacje, ale tu chyba najbliżej nocowaliśmy. Tak jak mówiłam, Rafał wygrał, dom muzyka. I tu jeszcze jedna fajna informacja. Dla gości w hotelu jest bezpłatny parking, a w centrum generalnie zwykle jest właśnie z tymi miejscami problem. I parkingi też są płatne dodatkowo, takich norm standardowo miejskie. Z tego co patrzyliśmy, jakieś tam oferty teraz na bookingu. A w Gdańsku jest, są parkometry i płatność jest codziennie chyba do 20. Także jak się zostaje, to właśnie jest bardzo... z weekendami jest płatne. Tak. A tu mamy fajny darmowy parking blisko centrum, 800 metrów od starówki, także. Bardzo spoczko. Plany na ten wyjazd były kompletnie inne, ale udało się przerobić je w takie imieninowe moje atrakcje. Ja już uważam moje imieniny za zaliczone, chociaż będą dopiero w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu w sobotę, teraz już. W ogóle już mamy zaraz marzec, to jest mi szok. I cieszymy się, że mieliśmy okazję tym razem troszeczkę inaczej jednak spojrzeć na Trójmiasto i na pewno też tak bardziej. Tak rozmawialiśmy o tym i nie umiem tego obrazu słowa, ale generalnie na bardziej na bogato zdecydowanie. Mogliśmy sobie teraz na dużo rzeczy pozwolić, na taki komfort, relaks i spokój tak naprawdę. Bo jak tutaj mieszkaliśmy, Rafał się wprowadził, ja się wprowadziłam pierwsza i Rafał po miesiącu przyjechał tutaj prosto ze statku z decyzją, że już na statki nie wraca. Więc po prostu to było totalnie przed nami nowe wszystko do zorganizowania, nie dość, że miejsce, mieszkanie, no to jeszcze właśnie praca, kwestia wszystko. Pracy. Ja częściowo pracowałam zdalnie wtedy, jako copywriter i dodatkowo właśnie w Trójmieście na najróżniejszych akcjach jako hostessa, jako modelka i właśnie w sali zawodowej jako animatorka. A Rafał też na początku właśnie takie początki różnych zawodów. Także też finansowo się pilnowaliśmy bardziej. No i zdecydowanie teraz mogliśmy tak sobie odczuć, że jednak przyjeżdżamy tutaj z własną działalnością. Tak jest, teraz możemy sobie pozwolić po prostu na więcej trochę niż wcześniej mogliśmy. Inny etap w życiu zupełnie i fajnie jest. Ale nie zamienilibyśmy z powrotem. W sensie, gdybyśmy tak tęsknili bardzo i wracać, na pewno byśmy już po prostu tutaj znowu mieszkali, bo my tak jesteśmy, że jak coś poczujemy, to już jedziemy z tym. A tym razem, teraz tak czujemy, że się utwierdzamy naprawdę, że fajne rzeczy teraz robimy. Tak żyliśmy dotychczas, że niczego nie żałujemy, bo próbowaliśmy wiele różnych rzeczy. Tak, no tamte wszystkie etapy wcześniejsze, to było super i fajnie, ale tak teraz rozwinęliśmy skrzydła, tak czuję. Ale się dopiero rozkręcamy. Może nie widać tego po nas cały weekend. Jeszcze nie weszliśmy na molo, ale już chcemy się tutaj zatrzymać i ogrzać. Jest molo w Rzeźnie, a my schodzimy sobie na plażę, plażować i wypatrywać ale miejscówki z widokiem. Nie przewidujemy dzisiaj, bo nam trochę zdrowie niestety nie dopisało. Rozważaliśmy to przed wyjazdem, bo się dobrze czuliśmy. To by nie pomogło. Jeee. Tak widzę. To jest ta nowa perspektywa tego wyjazdu. Mogę się założyć, że jak tego nie powiem, to będzie komentarz, że nie byliśmy nad morzem, bo to jest zatoka. Także Zatoka Gdańska przed państwem. A tu jest Zatoka Rafała. Nie wiem o co chodzi, właśnie jesteśmy pod molo swoją drogą, ale przed nami są ludzie. Może z takimi światełkami niebieskimi. Ciekawe. Niebieskimi? To czy to kosmici? Upał. Jejciu. Co to? Rafał odważny poszedł się zapytać. Państwo szukają bursztynu. Jeszcze tego w sumie nie widzieliśmy. Też nowość. Może wszyscy im z latarkami ufam. Powiemy im, żeby przyszli w dzień? Nie, chodź. Idziemy. Będą tu marzli do rana. Przesia. W polu.
Nie mogliśmy się zdecydować, czy wziąć kawę, czy herbatę, więc wzięliśmy to i to i sobie na spółę wypijemy. Mamy tutaj latte piernikowe. Herbatę zimową. Pięknie. Jest naprawdę kawałek spaceru, jest tak zimno na zewnątrz, że się rozgrzeliśmy. Że próbujemy rozgrzać, bo jeszcze w płaszczu siedzi i się dogrzewam. A jesteśmy w restauracji Gruba Ryba przy molo, tuż przy molo z widokiem na morze. Co tam? Tam jest morze. Mamy miejsce z widokiem, tylko że jest ciemno. Widokiem na krzesło. Oho, o Jezu, jakie to jest cieplutkie i milutkie. Przyjechaliśmy już do domu. Plany na ten wyjazd były totalnie inne, ale i tak wykorzystaliśmy w miarę możliwości ten czas spędzony w Trójmieście. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.